auseinander aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Chcielibyśmy wspólnie przeczytać z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział. Zweite Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, od 1 do 11 wiersza. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został czyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Cała Biblia jest Słowem Bożym. Jedes einzelne Wort im Grundtext ist durch den Geist Gottes eingegeben worden. Każde słowo w tym tekście jest natchnione przez Ducha Świętego. Aber Gott hat ganz verschiedene Personen, Männer gebraucht, um Gottes Wort zu sprechen. Ale Bóg wybrał sobie różne osoby, aby to słowo spisać. Und diese von Gott gebrauchten Werkzeuge müssen wir unterscheiden. I te różne narzędzia, które wybrał Bóg, muszą być przez nas także w jakiś sposób rozróżnione czy wylone. Ein Teil des Neuen Testamentes wurde durch den Apostel Paulus niedergeschrieben. Pewna część Nowego Testamentu została napisana przez apostoła Pawła. Auch er war inspiriert durch den Geist Gottes. Również on był inspirowany przez Ducha Bożego. Jedes einzelne Wort ist von Gott. Każde słowo jest zapisane przez Boga. Und ein Teil hat Petrus geschrieben. Inną znowu część napisał Piotr. Und ein Teil hat Johannes geschrieben. Inną znowu Jan. Und auch andere Schreiber. I również inni pisarze. Und es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir Gläubige festhalten, dass alles Gottes Wort ist. I dobrze jest, abyśmy, jeszcze raz to powtórzę, mocno się tego trzymali, że to wszystko, co zostało zapisane, jest z Boga. Wir haben dadurch ein Licht in unserer Hand. W ten sposób mamy w swoim ręku światło. Durch das wir sichere Schritte im Glauben tun können. Przez które możemy uczynić pewne kroki wiary. Aber wenn wir das Wort auslegen, ale kiedy teraz to Słowo Boże rozważamy, müssen wir unterscheiden können zwischen Paulus und Petrus. Musimy rozróżnić to między tym, co pisał Paweł czy Piotr. Einmal hat Paulus an Timotheus geschrieben. Kiedyś Paweł napisał do Tymoteusza, er solle ein Arbeiter sein, der sich nicht schämen braucht. Że on powinien być pracownikiem, który nie powinien się nigdy wstydzić. Denn das Wort der Wahrheit recht teilt.
który bardzo dobrze dzieli słowo prawdy. Man kann die Bibel verkehrt auslegen. Można przecież również Biblię źle wykładać. Das ist eine Gefahr. To jest pewne niebezpieczeństwo. Darum muss man die Werkzeuge kennen. Dlatego też między innymi trzeba poznać też te narzędzia, które były używane. Wenn ein Schreiner nicht unterscheiden kann zwischen einem Hammer und einem Sallet. Jeżeli kowal nie będzie umiał rozróżnić między młotem i cęgami, dann kann er keine gute Arbeit leisten. To niestety nie będzie w stanie wykonać dobrej roboty. Wenn ein Ausleger der Bibel nicht unterscheiden kann zwischen Paulus und Petrus. A jeśli jakiś wykładowca Biblii nie będzie potrafił zauważyć, że jest różnica między Pawłem a Piotrem, dann kann er keine gute Arbeit leisten. To niestety też nie wykona dobrej pracy. Petrus ist hier auf Erden mit dem Herrn Jesus gegangen. Piotr, jak wiemy, na tej ziemi był razem, przebywał razem z Panem Jezusem. On widział Pana Jezusa swoimi naturalnymi oczami. Więcej jak 3 lata, dzień w dzień. Das hat bei diesem Mann tiefe Eindrücke hinterlassen. To pozostawiło na tym człowieku bardzo głębokie wrażenia czy znamiona. Und wir sehen in beiden Briefen immer wieder Beispiele. I w tych obu listach, które on napisał, znajdujemy wiele przykładów, które o tym świadczą. I również dzisiejszego wieczora będziemy pewne z nich widzieć. Dann ist Petrus in seinem Schreiben immer praktisch. I Piotr w swoim pisaniu ciągle na nowo jest bardzo praktyczny. Er hat immer das praktische Leben des Gläubigen im Auge. On bez przerwy przed oczyma ma praktyczne życie wierzącego chrześcijanina. Das ist im Unterschied zu Paulus. Jest to wielka różnica w porównaniu na przykład z Pawłem. Paulus schreibt oft in der ersten Hälfte eines Briefes Lehre. Na przykład Paweł w pierwszej części listu, który pisze, mówi o nauce. Und in der zweiten Hälfte dann praktische Ausrichtung. A później w drugiej części swojego listu przechodzi do praktycznego zastosowania tego wszystkiego, co pisał. Aber so schreibt Petrus nicht. Ale Piotr pisze zupełnie inaczej. Petrus schreibt wichtige Wahrheiten. Piotr pisze ważne, przedstawia ważne prawdy. Und verbindet sie sogleich mit der Praxis unseres Lebens. I od razu wiąże je z praktycznym naszym życiem. Er nennt sich hier in unserem Brief Simon Petrus. On w tym przeczytanym wierszu nazywa się siebie Szymonem Piotrem. Simon ist sein Name, was er war vor seinem Kirchen. Szymon to jest imię, które on posiadał przed swoim narodzeniem. Und Petrus ist der Name, den der Herr Jesus ihm gegeben hat. Natomiast Piotr to jest to imię, które nadał mu Pan Jezus, kiedy on do niego przyszedł. Ich hoffe, dass auch alle, die heute hier sind, zwei Namen haben. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj są na tej sali, mają dwa imiona. I myśl das natürlich geistlich verstehen. Oczywiście musimy teraz to rozumieć duchowo. Das ist für euch eine Zeit, vor der Bekehrung. Gdyż był przed wami czas, który przed nawróceniem, bowiem noch in unseren Sünden war, kiedy byliśmy jeszcze w swoich grzechach, und eine Zeit nach der Bekehrung. Ale później nastąpił ten czas po nawróceniu, wo wir wussten, dass unsere Sünden vergeben sind. W którym wiemy, że nasze grzechy zostały przebaczone. Das hat Petrus nie vergessen. Tego Piotr nie zapomniał. Er vergaß nie, dass er einmal ein Sünder war. On tego nigdy nie zapomniał, że kiedyś był grzesznikiem. Und dass ihm jetzt die Sünden vergeben sind. I że teraz te grzechy zostały mu przebaczone. Dann nennt er sich ein Knecht des Herrn Jesus. On nazywa siebie także sługą Pana Jezusa. Das zeigt den tiefen Wunsch seines Herzens, den Jesus. I to wyraża głębokie przekonanie w sercu, aby Pana Jezusa naśladować i być mu posłusznym. Wenn ein Bauer einen Knecht hat, dann will er nicht, dass dieser Knecht gute Ideen hat. Jeżeli jakiś rolnik, jakiś pan ma sługę, to nie myśli o tym, żeby ten sługa miał jakieś dobre myśli czy propozycje dla tego rolnika. Sondern er will, dass der Knecht das tut, was er ihm befiehlt. Ten pan chce, aby ten sługa po prostu wykonywał tylko to, co on mu pokaże, co mu każe czynić. Und so nennt sich Petrus Knecht Jesu Christi. I w
Dlatego też Piotr nazywa się sługą Jezusa Chrystusa. Ale Piotr też, jak wiemy, otrzymał pewien dar. On był także apostołem Jezusa Chrystusa. Und wünscht jetzt Gnade und Frieden. I on teraz życzy w drugim wierszu łaski i pokoju. Aber vorher erinnert er sie noch, dass sie den gleichen kostbaren Glauben hat. Ale wcześniej jeszcze mówi, że oni osiągnęli tę samą wiarę, równie wartościową, co i nasza. Der gleich kostbare Glauben, das ist die christlichen Glaubenswahrheiten. Ta równie wartościowa wiara to są te wszystkie chrześcijańskie prawdy. So wie sie uns im Neuen Testament gezeigt. Tak jak one nam są przedstawione w Nowym Testamencie. Und die sind überall gleich. I one są wszędzie te same. Sie sind in der Schweiz gleich. One są te same zarówno w Szwajcarii. Die sind in Polen gleich. Jak i w Polsce. Und sie sind kostbar. I one są kosztowne. Wir würden nicht denken, dass das so ist, wenn wir in die Praxis der Gläubigen sehen. My wiemy, że niestety tak nie jest, jeżeli spojrzymy na praktyczną stronę chrześcijaństwa. Da gibt es noch verschiedene Glaubensrichtungen. Niestety widzimy bardzo różne kierunki wiary, chrześcijańskie kierunki. Der Grund ist nicht, dass die Bibel nicht einfach und klar ist. Ale powodem tego nie jest to, że Biblia nie jest jasna i zrozumiała, sondern dass menschliche eigene Ideen hineingebracht werden, ale dlatego, że zostały wtrącone jeszcze ludzkie różne myśli i idee, dass man sich nicht einfach in Gehorsam unter Gottes Wort beugt. I po prostu dlatego, że się nie ugina człowiek przed Słowem Bożym. Wenn alle Gläubigen sich unter Gottes Wort beugen, jeżeli wszyscy wierzący by się ugięli pod Słowem Bożym, dann werden sie gemeinsam auf denselben Glaubensweg kommen. To byliby wszyscy razem wspólnie na tej samej drodze. Es gibt nur ein Glaubensgut, eine Glaubensweg. Gdyż jest tylko jedna wiara. Auch Judas schreibt in seinem Brief davon. Również Juda pisze o tym w swoim liście. Er sagt, dass wir für die Glaubenswahrheiten kämpfen. On nawet pisze, że powinniśmy o te zasady wiary walczyć. Denn es gibt ein Feind Gottes, der will sie uns wegnehmen. Gdyż wróg Boży chce nam je zabrać. Und es braucht einen geistlichen Kampf. I potrzebna jest tutaj walka duchowa, um an den Glaubenswahrheiten des Wortes Gottes festzuhalten. Aby wytrwać w tych prawdach biblijnych, Bożych. Aber Juda auch, dass wir uns darin erfreuen. Ale Juda również pisze, że my powinniśmy się cieszyć. Uns darin erbauen. I wzrastać w tym. Er wünscht, wie wir gesehen haben, Gnade und Frieden. On życzy, tak jak żeśmy tutaj czytali, łaskę i pokój. Gnade brauchen wir, um in der Praxis des Lebens den Weg zu finden. Łaska mówi nam o tym, aby na tej drodze wiary umieć się znaleźć. In all den Schwierigkeiten, die uns begegnen hier auf Erden, we wszystkich tych trudnościach, które nas spotykają tu na tej ziemi, brauchen wir Gnade für unsere Füße, potrzebujemy łaski dla naszych stóp, damit wir den Weg finden in Gehorsam zu Gottes Wort. Abyśmy znaleźli tą drogę posłuszeństwa względem Boga. Und Friede brauchen wir fürs Herz. A pokój z kolei potrzebujemy dla naszego serca. In den Dingen, die auf uns eindringen, w tych wszystkich rzeczach, które na nas naciskają, ist die Gefahr, dass unsere Herzen unruhig werden. Zachodzi takie niebezpieczeństwo, że nasze serce staje się niespokojne. Darum wünscht der Apostel uns Friede. Dlatego apostoł życzy nam pokoju. Und er sagt ihnen in Vers 3, i później mówi do nich w wierszu trzecim, dass sie alles bekommen haben von Gott, alle Voraussetzungen, że oni wszystko otrzymali od Boga, betreffs des Lebens und der Gottseligkeit, co dotyczy, co potrzebne jest do życia i pobożności. Diese beiden
Wörter charakteryzieren die Praxis des Christentums. I te dwa słowa charakteryzują praktyczne życie chrześcijańskie. Das Leben ist mehr den inneren Umgang mit Jesus. To życie mówi o tym wewnętrznym obchodzeniu się z Panem Jezusem. Und die Gottseligkeit ist das, was daraus hervorkommt und sichtbar wird bei den Menschen. A pobożność kolei mówi o tym, co z tego wynika i co jest widoczne przed ludźmi. Gott hat den Gläubigen alles gegeben. Bóg wierzącym dał wszystko. Damit wir ein verborgenes Gebetsleben führen können. Abyśmy mogli prowadzić takie ukryte życie modlitewne. Damit wir uns auch in der Praxis des Lebens so benehmen können, dass es uns Freude gibt. I aby z tego wyniknął taki owoc, abyśmy na zewnątrz tak się postępowali, żeby Pana Jezusa zadowolić. Er sagt dann, dass wir berufen worden sind in Herrlichkeit. I później czytamy na końcu tego wiersza trzeciego. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Das ist die Berufung eines jeden Christen. To jest powołanie każdego chrześcijanina. Herrlichkeit ist das, wohin wir ziehen. Chwała to jest to, do czego my zmierzamy. Und Tugend ist die geistliche Energie auf dem Weg zu Gott. A cnota jest tą duchową energią na tej drodze do chwały. Und das sind die beiden Dinge, die uns Tag für Tag begleiten. A to są dwie rzeczy, które towarzyszą nam dzień w dzień. Wir wissen um unser Ziel. Christen wissen um unser Ziel. Gdyż my wiemy, chrześcijanie wiedzą o swoim celu. Und sie haben von Gott auch bekommen Energie, um diesem Ziel entgegenzugehen. I oni, chrześcijanie, otrzymują od Boga energię, aby iść naprzeciw tego celu. Ich komme aus der Schweiz, da gibt es hohe Berge. Ja pochodzę ze Szwajcarii. Tam, wiecie, są bardzo wysokie góry. Und auf einige dieser Berge gehen fahren Bergbahnen hoch. I na niektórych z tych gór po prostu są zbudowane kolejki, które wyciągają ludzi do góry. Einige auf Schienen sehr steil aufwärts. Niektóre po prostu jeżdżą na szynach. Und eine Bahn gibt es, da genügt eine Lokomotive nicht. Niekiedy są takie wyciągi czy kolejki, których nie wystarcza jedna lokomotywa, tylko muszą być dwie. Und diese Bahn hat also vor dem Zug eine Lokomotive und hinter dem Zug. I taka kolejka jest w ten sposób zbudowana, że z przodu i tyłu jest lokomotywa, które ciągną to. Die erste Lokomotive zieht. Ta pierwsza lokomotywa ciągnie ten. Und die zweite Lokomotive stößt. A ta druga lokomotywa pcha. Und genau das haben wir hier. I to można, akurat to mamy w tym wierszu przeczytanym. Der Gläubige hat eine Lokomotive, die ihn zieht. Wierzący też posiada taką lokomotywę, która go ciągnie. Das ist die Heilige. To jest chwała. Und hat eine, die ihn stößt. Das ist die Tugend. Ale również ma taką lokomotywę, która go pcha. To jest cnota. Alle Gläubigen haben neues Leben empfangen. Wszyscy wierzący otrzymali nowe życie. Und Gott, der Heilige Geist, wohnt in ihnen. A Bóg, Duch Święty, mieszka w nich. Und das gibt ihnen in der Praxis Energie. I to daje tym wszystkim wierzącym duchową energię, cnotę. Und genau davon spricht er, wenn er von den größten Verheißungen redet in Vers 4. I tu później czytamy w wierszu 4 o tych największych obietnicach. Przez to zostały nam darowane drogie i największe obietnice. Diese gläubigen Christen hier kannten das Alte Testament. Ci wierzący tutaj znali Stary Testament. Sie wussten, dass Gott dem Volk Israel viele Verheißungen gegeben hat. Oni wiedzieli, że Bóg w Starym Testamencie dał wierzącym wiele obietnic. Und jetzt sagt er ihnen, auf dem christlichen Boden gibt es größte und kostbare Verheißungen. Ale on mówi, że na gruncie chrześcijaństwa są większe i pewniejsze obietnice. Und die beiden größten Dinge, die Gott uns gegeben hat, a te dwie największe obietnice, które Bóg nam darował, ist das ewige Leben, to jest życie wieczne und der Heilige Geist. I Duch Święty. Ich habe das manchmal verglichen mit einem Auto. Ja niekiedy porównywałem to ze swoim samochodem.
Ein ungläubiger Mensch ist wie ein Auto, dessen Motor kaputt ist. Wierzący człowiek jest podobny do samochodu, w którym jest zepsuty silnik. Er kann nicht so leben, dass es Gott gehört. On nie może żyć tak, aby się Bogu podobać. Er braucht einen neuen Motor. On po prostu potrzebuje nowy silnik. Und den bekommt er bei, wenn er sich bekehrt. I ten silnik się otrzymuje wtedy, kiedy się nawróci. Dann schafft Gott in ihm die Neugeburt. No wtedy Bóg daruje, stworzy w nim nowo zrodzenie. Der alte Motor wird nicht repariert. Gdyż stary motor nie jest reperowany. Sondern er bekommt ein ganz neuer. Ale on otrzymuje całkiem nowy silnik. A wenn wir in ein Auto einen neuen Motor einbauen, a jeżeli teraz montujemy do jakiegoś samochodu nowy silnik, dann braucht es noch eine Kraft. To jeszcze potrzebna jest nam siła. Kraftstoff. Czyli paliwo. Benzin, gaz. Benzyna albo gaz. Und so ist im Gläubigen auch eine Kraft. I tak wierzący jest też potrzebna siła. Es ist die Person Gottes des Heiligen Geistes. To jest osoba Boża Ducha Świętego. Er wohnt im Gläubigen. On mieszka w wierzącym. Und er gibt diesem neuen Leben Kraft. I on daje siłę nowemu życiu. Und durch diese beiden Dinge werden wir teilhaben der göttlichen Natur. I z tymi dwoma rzeczami jesteśmy zdolni do uczestnictwa w Bożej boskiej naturze. Auch das meint Petrus ganz praktisch. Również o tym Piotr mówi całkiem praktycznie. Dass wir tagtäglich teilhaben der göttlichen Natur werden. Abyśmy dzień w dzień byli uczestnikami tej Bożej natury. Das heißt mit anderen Worten. Można to też innymi słowami mówić tak. Dass Tag für Tag etwas vom Wesen Gottes an uns gesehen. Aby dzień w dzień można było widzieć coś z Bożej istoty w nas. Wenn ein Christ wirklich lebt im Glauben, jeżeli jakiś chrześcijanin żyje szczęśliwie we wierze, dann lässt er gern Dinge der Welt fallen. To wtedy on pozostawia te rzeczy tego świata, aby odpadły od niego. Wir sind der Welt verloren, die Geist und Lust schädigt. Myśmy dem Verderben entflohen, das in der Welt ist. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Ist oft ganz falsch, wenn wir zu einem Christen sagen. Jest niekiedy bardzo źle, czy jest to fałszywie, jeśli do jakiegoś chrześcijanina mówimy. Es ist nicht gut, dass du die Freude in dieser Welt suchst. Jeśli mówimy, jest źle, jeśli ty będziesz szukał radości w świecie. Das ist an sich richtig, wenn wir das einem Christen sagen. To jest samo w sobie dobrze, jeżeli tak jakiemuś chrześcijaninowi powiemy. Aber dann sagen uns die Jungen, woher soll ich die Kraft nehmen? Ale teraz powinniśmy powiedzieć tym młodym, skąd oni mają wziąć do tego siły. Wenn die Welt so lockt, jeżeli świat tak pociąga. Wenn ich ein kleines Kind vor mir habe. Jeżeli na przykład mam jakieś dziecko przed sobą. Und es hat ein scharfes Messer in der Hand. A jeżeli ono ma jakiś ostry nóż w ręce. Und ich habe Angst, dass es verletzt. I ja mam teraz obawę, że ono się skaleczy. Und ich will ihm das Messer wegnehmen. I chcę mu teraz ten nóż zabrać. Dann hält es es mit beiden Händen. Ono wtedy trzyma ten nóż dwoma rękami. A wenn dieses Kind ein Mädchen. Ale jeżeli to dziecko jest dziewczynką. Dann zeige, gebe ich ihm eine Puppe. To wtedy ja daję tej dziewczynce jakąś lalkę. Dann lässt es das Messer fallen. To ona od razu wyrzuca ten nóż. Und genauso müssen, spricht auch Petrus zu Gläubigen. I tak samo Piotr mówi do nas wierzących. Er hat durch den Herrn Jesus so wunderbare Dinge bekommen. On tak cudowne rzeczy otrzymał w Panu Jezusie. Beschäftigt euch doch damit. I zajmuje się nim teraz tymi rzeczami. Dann lässt ihr die verkehrten Dinge auf der Seite. Że on po prostu pozostawia wszystkie te złe rzeczy na boku. Und dann wünscht Petrus, dass wir fleißig sind. I teraz Piotr życzy nam, abyśmy byli pilnymi. Das steht in Vers 5. To o tym czytamy w wierszu 5. Ich treffe hier in Polen viele Gläubigen, die sehr fleißig sind. Ja spotkałem w Polsce wielu wierzących, którzy są bardzo pilni. Manche
arbeitet sehr viel. Niektórzy bardzo wiele tu pracują. Und es ist Gott wohlgefällig, wenn wir fleißig sind. I to się podoba Bogu, jeżeli jesteśmy pilni. Aber wir sollen nicht nur in irdischen Dingen fleißig sein. Ale my nie powinniśmy być tylko pilnymi w tych ziemskich rzeczach, sondern auch in den geistlichen. Ale również w tych rzeczach niebieskich, duchowych. Wir wissen das sehr gut im irdischen. My wiemy bardzo dobrze o tych rzeczach ziemskich. Von nichts und nichts. Że z niczego się nic nie osiągnie. Und im geistlichen meinen wir manchmal, es kommt von selbst. A o duchowych niekiedy myślimy, że one po prostu same się stworzą. Aber es kommt auch nicht von selbst. Ale to też samo ciebie nic się nie stanie. Gott möchte, dass die Gläubigen fleißig sind. Chce, aby wierzący byli pilnymi. Fleißig die Bibel lesen. Pilnie czytać Słowo Boże. Fleißig die Zusammenkünfte der Gläubigen besuchen. Pilnie odwiedzać zgromadzenia. Auch fleißig sind in der Verbreitung des Evangeliums. I również być pilnym w rozpowszechnianiu Ewangelii. Er möchte, dass wir allen Fleiß anwenden. Ja, Petrus, ja. Piotr chce, żebyśmy wszyscy byli pilnymi i to stosowali. Und dann stellt er uns diese Kette vor mit sieben Gliedern. A później nam tutaj przedstawia ten łańcuch z tymi siedmioma ogniwami. Und wir sollen in diesen sieben Dingen fleißig sein. I w tych siedmiu rzeczach, ogniwach powinniśmy być pilnymi. Und ich will jetzt versuchen, sie der Reihe nach zu erklären. I chciałbym spróbować po kolei je wyjaśnić. Das allererste und wichtigste unseres praktischen Glaubenslebens ist, to najważniejsze i największa rzecz w tej naszym życiu wiary to jest die verborgenen Glaubensbeziehungen zu Herrn Jesus. Ta skryta łączność wiary z Panem Jezusem. Das ist das erste, was wir haben. To jest ta pierwsza rzecz, którą tutaj mamy. Glaube. Wiara. Das ist nicht der Glaube, den Gott uns gab bei der Bekehrung. To nie chodzi tu o tą wiarę, którą Bóg nam daje przy nawróceniu. Sondern das sind die täglichen Glaubensbeziehungen. Ale to jest ta codzienna wiara. Chciałbym was teraz o coś zapytać. Die Brüder und die Schwestern. Braci i siostry. Und die Jungen und die Alten. Młodych i starszych. Gibt es einen Moment, jeden Tag, wo du in dein Zimmer gehst? Czy jest taki moment w twoim życiu, w ciągu dnia, że ty wchodzisz do jakiegoś pokoju oddanie knie wojsk i gdzie skłaniasz swoje kolana du sprichst mit deinem Heiland und deinem Herrn. I kiedy mówisz ze swoim Zbawcą i ze swoim Panem. Das ist das allererste und wichtigste für die Praxis des Christen. To jest to najpierwsze i najważniejsze w życiu chrześcijańskim. Aber es ist nicht nur wichtig, ale jest nie tylko to ważne, sondern es ist auch das Schönste, was es gibt. Ale to jest też to najpiękniejsze, co jest. Wenn du es nicht kennst, kennst du das Beste nicht, was es für einen Christen gibt. Jeżeli tego nie znasz, to nie znasz tego, co jest najlepsze dla chrześcijanina. Das ganz allein sein mit deinem Herrn. Czyli to, aby być całkiem samotny ze swoim Panem i Zbawicielem. Daniel hat dreimal im Tag seine Knie gebeugt. Daniel czynił to trzy razy w ciągu dnia, trzy razy skłaniał swoje kolana. Und warum hatte er dann das zweite, was wir hier finden? I później mamy to drugie, co tu znajdujemy. Nämlich die Tugend. To jest cnota. Aus diesem verborgenen Umgang mit dem Herrn kommt geistliche Energie. Z tego stosunku i związku z Panem przychodzi duchowa energia. Vielleicht sind wir darum im Glauben oft so schlaff. Może dlatego jesteśmy na naszej drodze wiary tacy ospali, weil wir dieses Gebetsleben nicht haben. Że po prostu nie ma w naszym, nie urzeczywistniamy w naszym życiu tego życia modlitewnego. Wenn das vorhanden ist, ale jeżeli takie życie jest w nas, kommt daraus hervor eine Entschiedenheit. To wtedy z tego wynikają pewne rozstrzygnięcia, postanowienia dla Pana. Eine Fähigkeit, alle Widerstände zu überwinden. Zdolność, aby przeciwstawić się wszystkim przeciwnościom. Und im Glauben zu leben. I żyć we wierze.
Aber es braucht nicht nur Energie, ale jest potrzebna nie tylko energia, sondern es braucht auch Erkenntnis, und das ist das dritte. A jest też potrzebne poznanie. To jest ta trzecia, to jest po trzecie ogniwo. Es gibt manchmal Gläubige, die haben Energie, aber keine Erkenntnis. Niekiedy są wierzący, którzy mają wiele energii, ale nie mają poznania. Und dann tun sie viele Dinge, aber sie sind ganz verkehrt. Oni czynią wiele rzeczy, ale one po prostu te kroki, które oni czynią złe. Hörte mal einen Kündiger von einer christlichen Gemeinde. I kiedy słyszę jakiegoś głosiciela chrześcijańskiej społeczności, und der rief den Zuhörern zu, tut etwas, ist ganz gleich was, aber tut etwas. Którzy wołają głośno do zgromadzonych: czyńcie coś, obojętnie co byście nie mieli czynić, ale róbcie coś. Das ist natürlich falsch. To jest oczywiście fałszywe. Wir sollen geistliche Energie haben. My powinniśmy mieć duchową energię. Aber dann brauchen wir auch Erkenntnis. Ale potem potrzebujemy poznania. Wir müssen den Willen des Herrn kennen. Musimy znać wolę naszego Pana. Sonst können wir ihm nicht wohlgefällig leben. Gdyż w przeciwnym razie nie będziemy mogli żyć tak, aby się jemu podobać. Darum ist es nötig, täglich die Bibel zu lesen. Dlatego tak ważne jest codzienne czytanie Biblii. Und zwar mit einem Herzen, das wünscht, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. I to z życzeniem, aby być temu słyszanemu słowu posłusznym. Das ist das Geheimnis für Erkenntnis. To jest tajemnica posłuszeństwa. Poznania, przepraszam. Wir haben manchmal die Gefahr, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, dass wir denken, für Erkenntnis muss man sehr gescheit sein. Że do poznania ma być bardzo inteligentnym, czy zrozumnym takim. Aber die Voraussetzung, dass wir Erkenntnis von Gottes Willen bekommen ist, ale przesłanką do tego, aby mieć poznanie woli Bożej, ist, dass wir wünschen, den Willen Gottes zu tun. To jest to, abyśmy sobie życzyli być podporządkowani tej woli. Einmal, als Herr Jesus hier auf Erden war, pewnego razu, kiedy Pan Jezus był na ziemi, hat er eine Geschichte erzählt von zwei Männern. To opowiadał pewną historię o dwóch ludziach. Beide haben ein Haus gebaut. Dwóch, którzy budowali dom. Der eine auf Felsen, der andere auf Sand. Jeden budował dom na skalę, a drugi na piasku. Und diese beiden Männer waren in einem gleich. Ci dwaj mężowie w jednym byli podobni. Beide haben Gottes Wort gehört. Obydwaj słyszeli Słowo Boże. Das sind zwei Gläubige, die regelmäßig, würden wir heute sagen, unter Gottes Wort gehen. To możemy powiedzieć, że to jest dwóch wierzących, którzy chodziło na zgromadzenie i słuchało Słowo Boże. Aber der das Haus auf den Sand baute, der tat es nicht. Der hörte nur, tat nicht. Ale ten, który budował na piasku, to był taki człowiek, który tylko słuchał, co się mówi, ale tego nie urzeczywistniał. Aber der Mann, der auf dem Felsen baute, a ten mąż, który budował na skalę, der war ein Mann, der das Wort Gottes hörte und tat. To był mąż, który zarówno słuchał, jak i wykonywał Słowo Boże. Das ist Erkenntnis. To jest poznanie. Aus der Erkenntnis kommt die Enthaltsamkeit. A z tego poznania wychodzi powściągliwość. Das ist die Selbstbeherrschung. To jest opanowywanie samego siebie. Das ist etwas ganz Wichtiges im Glaubensleben. To jest coś bardzo ważnego w życiu wiary. Dass wir uns nicht einfach gehen lassen. Żebyśmy po prostu nie wypuszczali jakby samych siebie. Sondern, dass der Herr uns in seiner Gnade Selbstbeherrschung schenkt. Ale aby Bóg nam darował w swojej łasce powściągliwość, czyli zdolność panowywania samego siebie. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir dem Herrn dienen wollen. To jest bardzo ważne w przypadku, kiedy chcemy służyć Panu. Und Bruder hat gesagt, dass die erste Stunde geht heute bis 6 Uhr. Nasz brat powiedział, że ta pierwsza godzina ma być do 18. Und dann ist eine Pause. A jest przerwa. A wenn ich keine Selbstbeherrschung habe hier, ale gdybyśmy nie mieli tutaj powściągliwości,
dann spreche ich bis halb sieben. To bym mówił do wpół do siódmej. Und es ist nicht gut. A to by nie było dobrze. Wir brauchen im Dienst für den Herrn Selbstbeherrschung. My w służbie Pana powinniśmy się umieć opanowywać. Wir können uns nicht gehen lassen. My możemy po prostu tak sobie iść, jak chcemy. Darum werde ich mich setzen. Dlatego ja chcę o godzinie 18 usiąść. Damit Pause sein kann. Aby mogła być przerwa. Das ist die Selbstbeherrschung etwas ganz Wichtiges im Leben des Gläubigen. To opanowywanie samego siebie jest bardzo ważne w życiu wiary. Dass wir nicht nur unsere Hände und unsere Füße beherrschen können. Abyśmy również nie tylko nasze ręce i nogi potrafili opanować, sondern dass wir auch unsere Zunge beherrschen können. Ale abyśmy także umieli opanować swój język. Der Schreiber Jakobus schreibt, pisarz Jakub pisze, wer seine Zunge beherrschen kann, ist ein vollkommener Mann. Jeżeli ktoś umie opanować swój własny język, to jest mężem doskonałym. Das ist die Selbstbeherrschung, daraus kommt das Ausharren. I to jest pościągliwość, a z pościągliwości wynika wytrwanie. Ausharren, das heißt Geduld haben. Wytrwanie to znaczy, oznacza mieć cierpliwość. Bei einer Arbeit bleiben, das ist Ausharren. Pozostać przy swojej pracy, czy wytrwać przy pracy, to jest wytrwałość. Und das ist wichtig für uns alle. To jest ważne dla nas wszystkich. Vielleicht haben wir jemand auf dem Herzen, der ist noch nicht bekehrt. My na przykład mamy kogoś w sercu, nosimy kogoś w sercu, kto jeszcze jest nienawrócony. Wir beten für ihn einmal, zweimal. Modlimy się za nim raz, dwa. Vielleicht ein Monat. Może miesiąc. Vielleicht zwei Monate. Może dwa miesiące. Und dann hören wir auf. A później kończymy. Das ist keine Ausharren. To nie jest wytrwałość. Gott möchte, dass wir ausharren in den Gebeten. Bóg chce, abyśmy byli wytrwałymi w modlitwie. Dass wir ausharren im Zusammenkommen, als Gläubige. Abyśmy wytrwale odwiedzali zgromadzenia. Dass wir Geduld haben. Abyśmy mieli cierpliwości. Gott hat seinen Segen dort verheißen, wo ausharren befunden wird. Bóg obiecał wielkie błogosławieństwo tam, gdzie się wytrwa. Wenn der Herr uns an einen Platz setzt, jeżeli Pan nas posadzi na jakimś miejscu, dann möchte er, dass wir darin bleiben. To on chce, abyśmy tam, na tym miejscu wytrwali. Und nicht wie eine Wespe herumspringt. Abyśmy nie... A nie tak jak osa skakali z miejsca na miejsce. Und dann kommt die Gottseligkeit. A później widzimy pobożność. Gottseligkeit ist der sichtbare Ausdruck im Leben des Gläubigen. Von Gott vertrauen und von Gott ta pobożność to jest taka widoczna bojaźń w naszym życiu. Pobojność. Es ist etwas sehr schönes, Gläubige zu sehen. Jest bardzo ładne widzieć wierzących, die in schwierigen Lebensumständen einfach Gott vertrauen. Którzy po prostu w trudnych okolicznościach Bogu ufają. Das ist Gottseligkeit. To jest właśnie pobożność. Aus der Gottseligkeit kommt die Bruderliebe. Z tej pobożności następnie wychodzi braterstwo. Ich möchte jetzt die Bruderliebe erklären. Chciałbym raz wyjaśnić, co to jest braterstwo. Weil ich oft verkehrte Dinge darüber höre. Gdyż ja bardzo często słyszę niewłaściwe zrozumienie tego słowa. Ich höre sehr oft, dass man sagt, wir lieben die Brüder, obwohl sie so schwierig sind. Ja często słyszę takie wyrażenie, że my miłujemy braci, chociaż oni są bardzo trudnymi. Aber wisst ihr, das ist nicht Bruderliebe. Ale wiecie co, to nie jest miłość braterska. Bruderliebe ist, wenn ich jemand liebe, weil ich etwas in ihm sehe, was mich freut. Miłość braterska to jest to, że ja kogoś miłuję swojego brata dlatego, że ja w nim widzę coś, co mnie raduje. Das ist Bruderliebe. To jest miłość braterska. Wenn ich von der Schweiz komme nach Polen, jeżeli przyjeżdżam ze Szwajcarii do Polski, dann treffe ich hier Menschen, to spotykam tutaj ludzi, die den Herrn Jesus lieben, którzy miłują Pana Jezusa. But ich liebe ihn auch. Ja też go miłuję. Die Bibel lesen. Ich lese die Bibel auch. Którzy czytają Biblię, ja też czytam Biblię.
die als Gläubige zusammenkommen, das tue ich auch. Którzy schodzą się razem jako wierzący, a ja to też czynię. Und wenn ich hier in Polen solche Menschen treffe, jeżeli teraz ja w Polsce spotykam takich ludzi, die dasselbe denken wie ich denke, którzy myślą tak samo jak ja myślę, und die dasselbe tun wie ich tue, którzy to samo czynią co ja czynię, dann liebe ich. To ja ich miłuję. Das ist gut. To jest miłość braterska. Und dann sehe ich in ihnen ein Leben, das ich auch empfangen habe. Ja również widzę w nich życie, które ja też miałem. Ich sehe ihnen dieses neue ewige Leben. Ja widzę w nich nowe życie wieczne. Und Johannes schreibt uns, a Jan pisze nam, in seinem ersten Brief, w pierwszym swoim liście, dass wir, wenn wir den lieben, der geboren hat, das ist Gott. Jeżeli miłujemy tego, który jest ukryty, to jest Boga, dann lieben wir auch den, der aus ihm geboren ist, der Gläubige. To miłujemy też tego, który jest z niego narodzony, to jest wierzącego. Das ist Bruderliebe. To jest miłość braterska. Ich liebe euch, weil ich in euch Dinge sehe, die mir auch wichtig sind. Ja miłuję was dlatego, że ja u was widzę rzeczy, które ja też posiadam. Aber jetzt sagt vielleicht jemand hier, ale może ktoś powiedzieć teraz tutaj, aber die Brüder sind nicht immer so lieb. A że bracia wcale nie są tacy mili. Sie sind auch manchmal schwierig. I niekiedy są trudni w obejściu. Und das ist wahr. To jest prawda. Denn wir haben immer noch die Sünde in uns. Gdyż my bez przerwy, gdyż nas bez przerwy mieszka grzech. Ein gläubiger Mensch muss nicht mehr sündigen. Nie jest tak, że mieszka. Że my też możemy zgrzeszyć. Grzech jest w nas. Ein gläubiger Mensch muss nicht mehr sündigen. Wierzący nie musi więcej już grzeszyć. Aber er kann noch sündigen. Ale on może się zdarzyć, on grzeszy. Und immer wenn gläubige sündigen, i wtedy, gdy człowiek wierzący zgrzeszy, dann wird es schwierig in den Beziehungen und den Gläubigen. To wtedy on jest trudny w stosunkach z wierzącymi. Und darum kommt jetzt hier noch das siebte hinzu. I teraz to przychodzi to siódme ogniwo. In der Bruderliebe, die Liebe. Miłość w braterstwie, braterstwo miłością. Die Liebe ist hier gemeint, die göttliche. Teraz tu jest mowa o tej Bożej miłości. Und ich möchte jetzt sagen, was die göttliche Liebe ist. Chciałbym teraz wskazać, co to jest takiego Boża miłość. Göttliche Liebe ist, Gott liebt ohne im Gegenstand der Liebe etwas liegen. Bóg, miłość Boża to jest coś takiego, że Bóg miłuje dlatego, Bóg miłuje pomimo, że od przedmiotu swojej miłości nie widać miłości wzajemnej. Gott braucht keinen Anlass im Menschen, damit er ihn liebt. Bóg nie potrzebuje jakiegoś specjalnego powodu ze strony ludzi, aby ich miłować. Er hat das bewiesen durch die Gabe des Herrn Jesus nach Golgatha. On to dowiódł przez dar Pana Jezusa na Golgotę. Also hat Gott die Welt geliebt. Gdyż tak Bóg umiłował świat. Seinen eingeborenen Sohn gab. Że darował swojego jednorodzonego Syna. Gott hat uns Menschen geliebt, weil er Liebe ist. Bóg po prostu umiłował ludzi dlatego, że On jest miłością. Und das ist, darum ist das siebte und das höchste in unserem praktischen Leben. I dlatego ta cnota jest tą siódmą i tą najważniejszą w naszym praktycznym życiu. Dass diese göttliche Liebe bei uns gefunden. Aby w nas była znaleziona ta Boża miłość. Und das, diese sieben Dinge sind jetzt die Grundlage für die weitere Entwicklung der Verse. I te siedem ogniw jest teraz ważne dla dalszego rozwoju tych wierszy, które po nich następują. Er kommt noch fünfmal zu sprechen auf diese Dinge, ich möchte das sagen. On przychodzi pięciokrotnie na te rzeczy. Chciałbym to... Dass diese Dinge auch nicht. On mówi też w wierszu dziewiątym, że te rzeczy mogą... Że te rzeczy mogą nie być w kimś. Dann sagt in Vers 10, in der Mitte, wer dies Dinge tut. W dziesiątym wierszu w środku czytamy, kto to czyni, kto czyni to bowiem.
Und in Vers 12 will er uns an diese Dinge erinnern. I w 12 wierszu jeszcze raz te rzeczy przypomina. Und in Vers 15. Potwierdzeni jesteście w tych rzeczach. Und in Vers 15 ruft er sie uns ins Gedächtnis. A w 15, abyście mieli je w pamięci. Er möchte also, dass bei uns diese Dinge. On po prostu chce, aby te wszystkie ogniwa w nas były. Und er möchte, dass sie reichen. I on chce, aby one były w obfitości. Es gibt also eine Steigerungsmöglichkeit. Jest więc możliwość wzrostu, wspinania się ciągłego. Ich hoffe nicht, dass hier jemand sitzt, Kind Gottes. Ja wierzę, że nie ma tutaj żadnego dziecka Bożego na tej sali. Und er denkt, ich bin von Gott. Który myśli, ja to już jestem doskonały. Nein, die Dinge können verbessert werden. Te wszystkie ogniwa powinny być cały czas polepszane. Wenn diese Dinge nicht sind, jeżeli tych ogniw, tych rzeczy nie ma, dann sind drei Dinge da. To wtedy są trzy inne rzeczy. Erstens ist so jemand blind über seinen praktischen Zustand. Po prostu ktoś może jest ślepy i nie widzi swojego praktycznego stanu. Zweitens ist er kurzsichtig in Bezug auf die Zukunft, die Herrlichkeit. Może być powód, że ktoś jest krótkowzroczny, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tej chwały, przyszłości swojej. Und drittens, der nicht mehr an Golgatha. A po trzecie, może ktoś w ogóle nie myśli o Golgocie. Er hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. On po prostu zapomniał o oczyszczeniu ze swoich grzechów. Darum ruft er uns zu. Dlatego apostoł woła do nas. Noch einmal in Vers 10, befleißiget euch. Jeszcze raz w wierszu 10, dołóżcie starań. Unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Berufen hat Gott uns in der Zeit. Bóg nas powołuje w pewnym czasie. Und auserwählt hat uns vor Grundlegung. I on nas wybrał przed założeniem świata. Das wissen wir aus Anteilen der Schrift. To wiemy z innych miejsc z Pisma Świętego. Und diese Berufung und Auserwählung des Gläubigen sind in Gott fest. I te powołanie i wybranie przed założeniem świata są w Bogu mocne, niezachwiane. Wenn Gott jemand berufen hat und auserwählt, jeżeli kogoś powołuje albo wybiera, das ist ein Mensch, der sich bekehrt hat, jeżeli człowiek jakiś się nawraca, dann ist und bleibt er in der Hand Gottes für Zeit und Ewigkeit. To wtedy ten ktoś pozostaje w ręku Bożym w tym czasie i na wieki. A wir sollen in der Praxis das festmachen. Ale my powinniśmy też i w praktycznym życiu to mocno trzymać. Das bedeutet, dass wir uns Tag für Tag darüber freuen. To znaczy, abyśmy dzień w dzień mogli się z tego cieszyć. Dann werden wir niemals strauchen. To wtedy się nigdy nie potkniemy. Wer sich wirklich freut im Heil, jeśli ktoś rzeczywiście cieszy się ze swego zbawienia, der ist nicht in Gefahr zu sündigen. To wtedy nie ma niebezpieczeństwa, aby zgrzeszył. A wenn wir Golgatha vergessen haben, ale jeśli zapominamy o Golgocie, weil die Welt uns so anzieht, gdyż świat nas tak mocno pociąga, dann ist der Schritt kein Punkt zu sündigen. To wtedy już niewielki jest krok do tego, aby zgrzeszyć. A wenn diese Dinge in unserem Herzen leben, ale jeżeli te wszystkie rzeczy w naszym sercu są żywe, dann sagt er, dann werdet ihr nicht straucheln, to wtedy Piotr mówi, to się nie potkniecie. Und ihr werdet einen reichen Eingang haben in das ewige Reich. I wtedy będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. Das ewige Reich ist der himmlische Teil des tausendjährigen Reiches. To wiekuiste królestwo jest tym, tą niebieską częścią tysiącletniego królestwa. Daher Jesus wird kommen zurück drücken. Pan Jezus przyjdzie, aby nas zachwycić. Er wird uns in den Himmel heben. On nas wzniesie do nieba. Und dann werden wir mit ihm eingehen ins Reich. I wtedy wraz z nim wejdziemy do królestwa. Und in Verbindung mit diesem Reich, i w związku z tym królestwem, werden wir belohnt. Wtedy otrzymamy również zapłatę. Und zwar Belohnung für unsere Treue. I to zapłatę za naszą wierność. Und das wünscht Petrus für uns. I to nam, tego życzy nam Piotr.
dass wir treu sind hier auf Erden, dem Herrn. Abyśmy na tej ziemi byli wierni Panu. Dann werden wir in diesem Reiche Belohnung empfangen. To wtedy w tym królestwie otrzymamy zapłatę. Und das nennt er einen reichen Eingang ins Reich. I to wtedy znajdziemy bogate, otwarte, szeroko otwarte wejście do tego królestwa. Das Gegenteil ist nicht keinen Eingang ins Reich. Przeciwieństwem do tego nie jest żadne wejście do tego królestwa, sondern einen spärlichen Eingang. Tylko może takie bardzo wąskie wejście do tego królestwa. Alle Kinder Gottes werden ins Reich eingehen. Gdyż wszyscy wierzący wejdą do tego królestwa. Nicht hier auf Erden, aber im Himmel. Nie tu na ziemi, ale w niebie. Aber die einen reichlich und die anderen spärlich. Ale jedni wejdą przez tak szeroko otwarte wrota, a drudzy przez takie wąziutkie. Je nachdem, wie wir dem Herrn treu sind. Według tego, jak jesteśmy wierni nad Panu. Das spricht sehr ernst zu uns gewiss. To mówi, to przemawia do nas bardzo poważnie do naszych sumień. A więc wolę tych pas. Teraz chcemy zrobić przerwę. Zanim zrobimy przerwę, to do rozważanego tematu zaśpiewamy pieśń 14, pierwszą i drugą zwrotkę. Geistlieder 105, zweite und dritte. Modlitwy przyjmuję do jestem w tym ciele pobudzać was przez przypominanie. A wiedząc o tym, iż rychło trzeba mnie będzie rozstać z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po im odejściu stale to mieli w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie
Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go w pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Petrus hat vom Herrn Jesus in Auftrag bekommen. Piotr otrzymał od Pana Jezusa zadanie, die Herde des Herrn Jesus zu weiden. Aby paść trzodę Pana Jezusa. Das finden wir in Johannes 21. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, rozdział 21. Und Petrus tut das in diesen zwei Briefen. I Piotr czyni to w tych dwóch listach. Es ist nicht die Herde von Petrus. Bo to nie jest trzoda Pana Jezusa. Przepraszam, to nie jest trzoda Piotra. Sondern es ist die Herde des Herrn Jesus. Ale to jest trzoda Pana Jezusa. Dürfen wir nie vergessen. Tego nigdy nie możemy zapominać. Wenn wir uns mit Gläubigen beschäftigen. Jeżeli zajmujemy się wierzącymi. Es ist immer, es sind Schafe des Herrn Jesus. To wiedzmy, że to są owce Pana Jezusa. Und er schreibt hier, dass er Sorge trägt. On pisze, że on troszczy się. Das ist wahrer Hirtendienst. To jest rzeczywiście, taka jest prawdziwa służba pasterska. Sorge zu tragen für die Schafe des Herrn Jesus. Aby troszczyć się i starać się o owce Pana Jezusa. Es gibt manchmal Brüder, die können nur gut und mit gesund. Są niekiedy bracia, którzy bardzo dobrze się obchodzą ze zdrowymi owcami. Ale przecież kiedy owce chorują. I wtedy trzeba szczególnie wielkiej cierpliwości. Aby również z tymi zatroszczyć się o takie owce. Gott möchte, dass jeder Gläubige ein hirtliches Herz. Bóg chce, aby każdy wierzący miał takie pasterskie serce. Aby z troską obchodził się z innymi wierzącymi. A ta troska, którą Piotr miał o owczarnię Pana Jezusa, führt ihn dazu, sie immer wieder an dieselben Wahrheiten zu erinnern. Prowadziła go do tego, aby tej trzodzie bez przerwy przypominać o tych ważnych prawdach. Ein guter Verkündiger von Gottes Wort. Dobry głosiciel Słowa Bożego. Der bringt nicht immer neue Dinge. Nie tylko przynosi zawsze jakieś nowe prawdy. Sondern er bringt immer wieder dieselbe. Ale on przynosi zawsze ciągle na nowo te same rzeczy. Es sind die Wahrheiten des Wortes Gottes. To są po prostu prawdy Słowa Bożego. Die allein können uns helfen. Które tylko i wyłącznie mogą nam pomóc. Sowohl für unsere Gewissen, wie auch für unser Herz. Zarówno naszym sumieniom są pomocne, jak i naszym sercom. Und jetzt gibt Petrus ein schönes Zeugnis über diese Gläubigen. Teraz Piotr składa piękne świadectwo o tych wierzących. Es ist mein Wunsch, dass das auch gesagt werden kann über die Gläubigen in Grabow. Jest moim życzeniem, aby te same słowa mogły być wypowiedziane o wierzących w Grabowie. Dass sie in der Wahrheit befestigt sind. Że oni są utwierdzeni w prawdzie. Wir müssen Wurzeln haben in der Wahrheit des Wortes Gottes. Nasze korzenie powinny sięgać praw Słowa Bożego. Denn es gibt viele verkehrte Winde der Lehre, die blasen. Gdyż jest wiele różnych fałszywych wiatrów nauki, które bez przerwy wieją. Und die Gläubige dreisten wollen auf verkehrte Wege.
i te wiatry chcą zmieść wierzącego na te fałszywe drogi. Und das einzige, was uns hilft, ist befest zu sein in der Wahrheit des Wortes. A to jedno, co nas może zachować, jest utwierdzenie w prawdach Słowa Bożego. Es gibt manchmal Gläubige, die denken, müssen alle verkehrten Lehren kennen. Niektórzy wierzący uważają, że powinni wszystkie, że oni powinni znać wszystkie te fałszywe nauki, które są w chrześcijaństwie. Aber das lehrt uns Gottes Wort nicht. Ale tego nas nie uczy Słowo, tak, w ten sposób nie poucza nas Słowo Boże. Wir finden in Johannes 10, mówimy, czytamy w Jana Ewangelii 10 rozdziale, dass die Schafe des Herrn Jesus die Stimme des guten Hirten kennen. Że owce Pana Jezusa znają głos dobrego pasterza. Und die Stimme des Fremden kennen sie nicht. A głosu obcego nie znają. Ein Schiff fuhr in einen Hafen. Pewnego razu statek jechał do jakiegoś portu. Es war eine ganz gefährliche Einfahrt. Była to bardzo niebezpieczna podróż, czyli wjazd do tego portu. Es gab unter Wasser viele Felsen. Pod wodą było wiele skał. Ein Passagier geht zum Kapitän auf die Brücke. Jeden z pasażerów poszedł do kapitana na ten mostek kapitański. Er sagt zu ihm bei der Einfahrt in den Hafen. I on mówi mu podczas wjazdu do tego portu. Sicher kennen Sie jeden Felsen hier im Hafen, damit Sie nicht darauf abhauen. Mam nadzieję, że pan zna każdą skałę w tym porcie i że pan na żadną, po żadną z tych nie zahaczy. Der Kapitän antwortete. A kapitan odpowiedział. Ich kenne keinen einzigen Felsen. Ja nie znam ani jednej z tych skał. Aber ich kenne den Weg, wo es keinen Felsen hat. Ale ja znam drogę, na której nie ma żadnej skały. Und da fahre ich hinein. I tą drogą pojadę. Auch wir Gläubige kennen den Weg, wo es keine Felsen gibt. Również i my wierzący znamy taką drogę, która nie ma żadnych skał ani przeszkód. Das ist der Weg, den Gottes Wort uns lehrt. Jest to droga, której uczy nas Słowo Boże. To jest droga za Panem Jezusem. Der Apostel Petrus beginnt jetzt von seinem Abschied zu sprechen. Teraz apostoł Piotr mówi o swoim odejściu, o rozstaniu. Er weiß, dass er nicht mehr lange hier auf Erden lebt. On wiedział, że już nie będzie żył długo na ziemi. Er sagt, das Ablegen meiner Hütte ist vorhanden. On pisze, że niedługo będę musiał rozstać się z wami, z tą służbą też, z którą czynimy. Die Bibel nennt unseren Leib oft eine Hütte. Bardzo często Biblia nazywa nasze ciało namiotem. Oder auch ein Zelt. Szałasem, a namiotem. Und das dürfen wir nicht vergessen. I tego nie możemy zapominać. Unser Leib ist eine schwache Sache. Gdyż nasze ciało jest rzeczą bardzo słabą. Wenn man 20 Jahre alt ist und gesund. Jeśli ma się 20 lat, jest się zdrowym, dann fühlt man stark. To czuje się bardzo mocnym i silnym. Aber wenn man alt geworden, ale kiedy staje się starszym, dann weiß man, dass der Leib eine Hütte ist. To wtedy zaczyna się zauważać, że to ciało jest takim szałasem. Petrus weiß, dass bald seine Hütte ablegt. I Piotr wiedział, że on wkrótce będzie musiał ten szałas, ten namiot złożyć. I Pan Jezus powiedział, że to będzie dla niego dobrze. My możemy to znaleźć w 13 i 21 rozdziale Ewangelii Jana. In Johannes 13 sagt der Jesus, dass er sterben würde auf Golgatha. Pan Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Jana powiedział, że on musi umrzeć na Golgocie. Petrus wollte ihm folgen in den Tod. I Piotr chciał go w tej śmierci naśladować. Und der Herr Jesus sagt, du kannst mir jetzt nicht folgen. I Pan Jezus powiedział mu, ty teraz nie możesz mnie naśladować, iść za mną. Denn in diesen Tod musste er ganz alleine gehen. Gdyż on w tę śmierć musiał iść całkowicie sam. Denn er musste unsere Sünden tragen. Gdyż on musiał nieść nasze grzechy. Er musste der Macht Satans begegnen. I on musiał zetknąć się z mocą szatana. Und er musste gehen ins Gericht Gottes. I musiał iść, poddać się sądowi Bożemu. Das konnte er nur ganz allein. To
to tylko mógł sam, on sam uczynić. I on powiedział Piotrowi, teraz ty nie możesz mnie naśladować, idź za mną. Ale później to będziesz mnie naśladował. Und dann in Johannes 21 greift er diese Wahrheit wieder auf, diesen Gedanken. Później w 21 rozdziale znowu Pan Jezus podejmuje tę myśl dalej. Er sagte zu ihm, früher gürtetest du dich selbst. I powiedział do niego, kiedyś się opasywałeś sam. Und gingst wohin du wolltest. I szedłeś gdzie chciałeś. Und dann sagte er, es wird ein Tag kommen. I powiedział mu dalej, ale przyjdzie dzień, wo ein anderer dich gürtet wird. Kiedy, w którym inny cię opasze. Und dich bringe wohin du nicht. I on cię tam zaprowadzi, gdzie ty nie chcesz. Petrus hatte das Vorrecht, für den Herrn Jesus zu sterben. Piotr miał ten przywilej, aby umrzeć za Pana Jezusa. Das deutet der Herr Jesus in Johannes. Dla Pana Jezusa. Das deutet der Herr Jesus in Johannes 21. To widać wyraźnie w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Und jetzt war diese Zeit gekommen. I teraz przyszedł ten czas. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Teraz coś bardzo ważnego następuje. Petrus legt jetzt nicht seine Nachfolge fest. Legt nicht eine apostolische Nachfolge fest. Also er benennt nicht einen Nachfolger. Piotr teraz w tym momencie nie naznacza na swoje miejsce jakiegoś następcę. Es gibt hier auf Erden solche, die sich Nachfolger Petri nennen. Bo są na tej ziemi tacy ludzie, którzy nazywają się następcami Piotra. Aber das hat kein Fundament in der Bibel. Ale ma ta nauka żadnego fundamentu w Biblii. Es gibt keine apostolische Nachfolge. Nie ma żadnej apostolskiej ciągłości. Und das wird hier ganz deutlich in Vers 15. I to wyraźnie widać w wierszu 15. Er erinnert sich an das, was die Apostel durch Gottes Wort uns sagen. On przypomina o tym, co apostoł przez swoje słowo mówił. Das ist der feste Grund des Glaubens. To jest ta mocna podstawa wiary. Nicht irgendwelche apostolische Nachfolge. Nie jak jacyś apostolscy następcy, sondern Gottes Wort. Ale Słowo Boże. Der Apostel Petrus schreibt hier an gläubige Menschen. Teraz tutaj apostoł Piotr pisze do wierzących ludzi, die aus dem Volk der Volk Israel kamen. Którzy pochodzili z narodu izraelskiego. Und sie haben den Messias erwartet. Oni przecież oczekiwali Mesjasza. Damit er kommen würde und immer bei ihnen bleiben. Który miał przyjść i z którym mieli być na zawsze razem. Und dass er seine Macht für das Volk Israel entfalten würde. I który okaże swoją moc z tym narodem izraelskim. Und jetzt war er gekreuzigt. A on został teraz ukrzyżowany. Er wurde ins Grab gelegt. Został położony w grób. On zmartwychwstał. Er ist in den Himmel gegangen. I wstąpił do nieba. Der Herr Jesus war abwesend auf Erden. Teraz Pan Jezus był nieobecny tu na ziemi. Und er entfaltete nicht mehr seine Macht. Immer für die Welt. I on teraz nie będzie, nie okazuje swojej mocy zawsze z wierzącymi. Das ist auch wahr für uns. To jest też ważne dla nas. Der Herr Jesus ist nicht auf Erden. Pan Jezus teraz nie jest na ziemi. Er ist im Himmel. On jest w niebie. Wir können ihn mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Naszymi naturalnymi oczami nie możemy go więcej widzieć. Und nicht immer entfaltet er seine Macht, um uns durch seine Macht zu helfen. I nie zawsze on okazuje swoją moc, aby nam pomóc. Zum Beispiel kann ein Gläubiger krank werden. Na przykład jakiś wierzący choruje. Er betet, dass der Herr Jesus ihm die Krankheit wegnimmt. Modli się, aby Pan Jezus wziął od niego chorobę. Der Herr Jesus hätte die Macht dazu. Pan Jezus ma przecież moc do tego. Aber er gebraucht sie nicht. Ale on jej nie zawsze używa. Wir leben in einer Zeit, wo Gott seine Macht nicht immer gebraucht für die Gläubigen. Też my żyjemy w czasie, w którym Pan Jezus nie zawsze okazuje moc dla wierzących. Aber Petrus macht jetzt diesen Gläubigen und uns klar.
Ale Piotr nad wierzącym i tamtym jasno mówi, dass diese Zeit nicht immer dauert. Że ten czas nie będzie trwał zawsze. Denn es würde eine Zeit kommen, gdyż przyjdzie czas, wo der Herr Jesus nicht mehr abwesend sein würde, w którym Pan Jezus już nie będzie nieobecny, und wo er seine Macht für sie entfalten würde, w którym on swoją moc okaże. Und da kommt er zu sprechen in Vers 16. I o tym zaczyna mówić w wierszu 16. Wenn wir euch sagen, dass der Herr Jesus kommen wird im Herrlichkeit. Jeżeli wam teraz mówimy, mówi Piotr, Pan Jezus przyjdzie i okaże swoją moc w chwale. Und wenn wir euch sagen, dass er seine Macht für die Gläubigen entfalten wird. Jeżeli wam mówimy, że on okaże swoją moc, dann erzählen wir euch kein Fabel. To nie mówimy wam o jakichś baśniach. Und jetzt erinnert er sich an ein Erlebnis, das sich in seinem Herzen tief. I on teraz przypomina o wydarzeniu, które bardzo mocno dotknęło jego serca. Denn er war mit Johannes und Jakobus auf diesem hohen Berg. Gdyż on był razem z Janem i z Jakubem na tej górze przemienienia. Und er nennt diesen hohen Berg den Heiligen Berg. I on nazywa tą górę górą świętą. Es haben natürlich Menschen versucht, diesen Berg festzulegen. Są ludzie, którzy starają się dowieść, która to była góra. Die meinen, es sei der Tabor in Israel. Wielu uważa, że była to góra Tabor, która znajduje się w Izraelu. Aber dieser Berg ist 500 Meter. Ale ta góra ma tylko 500 metrów wysokości. Und die Bibel nennt ihn einen hohen Berg. Ta góra, o której tutaj jest mowa, to jest góra, którą Biblia nazywa wysoką górą. Jedenfalls für einen Schweizer ist das kein hoher Berg. Dla Szwajcara taka góra, która ma 500 metrów, nie jest żadną górą. Aber es ist gar nicht so wichtig, was für ein Berg das war. Ale nie jest przecież najważniejsze to, co to, która to była góra. Sondern wichtig ist, was auf diesem Berg geschieht. Ale najważniejsze jest to, co się na tej górze stało. Da waren sie nämlich Augenzeugen. Tam było kilku świadków naocznych. Sie haben die herrliche Größe unseres Herrn Jesus. Oni widzieli tą wspaniałą wielkość Pana Jezusa. Viermal lesen wir von dieser Begebenheit in der Bibel. Cztery razy czytamy o tym wydarzeniu w Biblii. Und das ist außerordentlich. I to jest bardzo znamienne. Es gibt Dinge, die stehen nur einmal in der Bibel. Są rzeczy, które tylko raz wspomniane są w Biblii. Dann gibt es Dinge, die stehen zweimal in der Bibel. Niektóre rzeczy opisane są dwukrotnie. Zum Beispiel, dass alle Menschen Sünder sind. Das steht zweimal in der Bibel. Na przykład, że wszyscy ludzie są grzesznikami, bo jest co najmniej dwa razy w Biblii napisane. Psalm 14 und Psalm 53. I 14 psalm i 53. Wisst ihr, dass die beiden Psalmen ganz genau gleich sind, wortwörtlich? Wiecie o tym, że te dwa psalmy są dosłownie identyczne są? Bez wyrażenia. Das ist zadziwiające. Dwa psalmy wortwörtlich gleich. Dwa psalmy dosłownie te same. Und in diesem Psalm steht, dass Gott vom Himmel auf die Erde blickt. I w tych psalmach jest napisane, że Bóg patrzy z góry na ziemię. Dass er keinen Gerechten auf mich da sieht. I on nie widział ani jednego sprawiedliwego na niej. Da gibt es Dinge, die stehen dreimal in der Bibel. Są też rzeczy, które są trzykrotnie wspomniane w Biblii. Zum Beispiel die Krankheit von Hiskia. Na przykład choroba Hiskiasza. Und die Bekehrungsgeschichte von Saulus von Tarsus. Albo historia nawrócenia Pawła, Saula z Tarsu. Das steht dreimal. To jest opisane trzykrotnie. Aber dann gibt es Dinge, die stehen viermal in der Bibel. Ale później są rzeczy, które są trzy razy wspomniane w Biblii. Und dann handelt es immer um die Person des Herrn Jesus. A w tych przypadkach akurat chodzi o osobę Pana Jezusa. Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne. Und auch dieses Geschehen auf dem Berg der Verklärung. I to objawienie się na górze przemienienia. Steht in Mateusz 17. Jest opisane w Mateusza Ewangelii 17 rozdział. In Markus 9. Marka Ewangelii 9 rozdział. Und in Lukas 9. Łukasza 9 rozdział Ewangelii. Und in 1. Petrus 1. I w pierwszym liście Piotra rozdział 1.
haben diese drei Jünger die herrliche Größe unseres Herrn Jesus gesehen. I wtedy tych trzech uczniów widziało tą wspaniałą wielkość Pana Jezusa. Denn er wurde von vor ihnen verwandelt. Gdyż on był przed nimi przemieniony. Und dann empfing er Ehre und Herrlichkeit. I on tam doznał czci i chwały. Und zwar aus der Pracht. I to z pełni chwały. Vers 17. Od majestatu chwały na Jezusa. Ich möchte jetzt diese prachtvolle Herrlichkeit erklären, was das ist. Chciałbym wyjaśnić to wyrażenie, taka pełnia chwały. Das ist die Shechina. To jest wyrażenie Shechina. To jest takie wyrażenie Shechina. Diese kennen wir schon im Alten Testament. To wyrażenie znajdujemy w Starym Testamencie. Als Moses die Hütte in der Wüste baute. Kiedy Mojżesz uczynił namiot zgromadzenia na pustyni, kam die Shechina, die Herrlichkeit Gottes, und erfüllte diese Hütte. To wtedy Shechina, czyli chwała Pańska, jak jest u nas przetłumaczone, zstąpiła i napełniła ten przybytek. Dann finden wir sie zweitens im Tempel Salomos. Czytamy po drugie o tym, to wyrażenie spotykamy, kiedy jest mowa o świątyni Salomona. Nachdem er den Tempel gebaut hatte, kiedy świątynia została wykończona, dann kam die Shechina in diese Tempel. To Shechina napełniła tą świątynię, czyli chwała Pańska. Und die Priester konnten nicht mehr dastehen, die Herrlichkeit Gottes. I kapłani nie mogli się ostać przed tą chwałą. Dann finden wir die Shechina auf dem Berg der Verklärung. I teraz to wyrażenie Shechina spotykamy na Górze Przemienienia. Und dann kommt sie noch einmal vor in Offenbarung 14. I jeszcze raz czytamy, znajdujemy to wyrażenie w Objawieniu, księdze 14 rozdział. Und zwar wird uns dort der Herr Jesus gezeigt. I w tych przypadkach jest nam ukazany Pan Jezus. Wie er kommt hier auf Erden zum Gericht. Jak on tam w tym przypadku, jak Pan Jezus przychodzi na ziemię na celu sądzenia jej. Gott hat geredet im Sohn. Bóg mówi w Synu. Heute redet er durch den Herrn Jesus in Gnade. Teraz mówi przez Pana Jezusa w łasce. Aber einmal wird der Jesus kommen zum Gericht. Ale pewnego razu Pan Jezus przyjdzie na sąd. Das ist recht. To jest bardzo poważne. Und hat eine Sichel in seiner Hand. I on będzie miał. Und zwar kommt er, eine Sichel, sierp. Będzie sierp miał, trzymał w ręku. Und er kommt auf einer weißen Wolke. I on stąpi na białym obłoku. Ich glaube, es ist Kapitel 14. Myślę, że jest to 14 rozdział Objawienia. Vers 14. Offenbarung 14. Wiersz 14. I widziałem, ale to biały obłok, na którym siedział ktoś. Podobnie do Syna Człowieczego, mający na głowie złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Auch das ist die Shechina. Również tu znajdujemy to wyrażenie Shechina. Diese weiße Wolke. Ten biały obłok. Und ich möchte jetzt sagen, was diese weiße Wolke ist. Chciałbym nas pokazać, co to jest ten biały obłok. Es ist der Ort der Gegenwart Gottes. To jest miejsce obecności Bożej. Oder die Behausung Gottes. Albo zamieszkania Boga. Oder das Haus des Vaters. Albo dom Ojca. Diese Wolke zeigt uns das Haus des Vaters. Ten obok objawia nam dom Ojca. Da wo der Vater und der Sohn in Ewigkeiten wohnen. Tam gdzie Ojciec i Syn mieszkają od wieczności. Und aus dieser Behausung, aus diesem die Wolke hervorkam eine Stimme auf dem Berg. Tego właśnie obłoku na tej górze dało się usłyszeć, czy wyszedł głos. Dieser ist mein geliebter Sohn, ten jest umiłowanym moim synem, którym znalazłem upodobanie. Wir können bei diesem Ausspruch des Vaters. My nie możemy przy wyrażeniu Ojca denken an die Ewigkeit vor der Zeit. Możemy myśleć o tej wieczności przed czasem. Da wohnte der ewige Sohn beim Vater. Kiedy odwieczny syn mieszkał u Ojca. Und
sprich jacht, sagt uns. I ósmy rozdział przypowieści mówią nam, er war Tag für Tag die Wolle des Vaters. Że on był dzień w dzień wolnością Ojca. Dann können wir denken an sein Kommen auf Erde. Możemy też myśleć o jego przyjściu na ziemię. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem. Er hat 30 Jahre hier auf Erden gelebt. 30 przeszło lat był tu na ziemi. Und im Alter von ungefähr 30 Jahren ging er zum Taufe des Johannes. I w około 30 lat dał się ochrzcić przez Jana. Johannes will ihn zuerst nicht taufen. Johannes der Täufer. Jan najpierw nie chciał go ochrzcić. Er sagt, ich habe nötig von dir getauft. On mówi, ja potrzebuję przecież być ochrzczony przez ciebie. Jetzt sagt der Herr Jesus etwas bemerkenswert. A Pan Jezus mówi do niego coś bardzo zadziwiającego, bardzo szczególnego. Er sagt nicht, ich habe nötig getauft zu werden. On nie mówi, ja potrzebuję być ochrzczony. Sondern er sagt, es geziemt sich alle Gerechtigkeit. I on mówi, aby się wypełniła wszelka sprawiedliwość, chcę być ochrzczony. Und dann hat Johannes ihn getauft. I wtedy Jan go ochrzcił. Und dann kam er aus dem Jordan hervor. I wtedy on wyszedł z Jordanu. Und dann öffnete sich der Himmel. I wtedy otworzyło się niebo. Und ich sage, der Himmel musste sich öffnen. I ja mówię, że to niebo musiało się otworzyć. Und dann geschahen zwei Dinge. I wtedy stały się dwie rzeczy. Erstens kam der Geist wie eine Taube auf ihn. Po pierwsze stąpił duch na niego jakby gołębica. Und zweitens kam eine Stimme aus ihm. I po drugie rozległ się głos z nieba. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohl. Ten jest umiłowanym synem moim, którym znalazłem upodobanie. Das war das Wohlgefallen Gottes über diesen vollkommenen Menschen. To było upodobanie Ojca nad tym, z powodu tego doskonałego człowieka. Und dann hat der Herr Jesus seinen Dienst. I później od tego momentu Pan Jezus rozpoczął swoją służbę. Ungefähr 3,5 Jahre. Mniej więcej 3,5 roku. Hat er als Diener gedient hier auf Erden. Tutaj służył jako sługa na tej ziemi. Seine Jünger haben ihn begleitet. Naśladowali go uczniowie jego. Und am Ende seines Dienstes, kurz vor der Kreuzigung. A krótko przed, na krótko przed końcem swojej służby i krótko przed ukrzyżowaniem. Waren sie den Berg der Verklärung. Oni byli znowu na, razem na Und dann kommt, Górze Przemienienia. Und dann kommt diese Stimme noch einmal aus dem Himmel. Jeszcze raz wtedy rozległ się głos z nieba. Und das ist das Wohlgefallen Gottes über seinen Dienst. I to było znowu na znak upodobania Boga z powodu jego służby. Er ist der Knecht Gottes. On jest Bożym sługą. So nennt ihn das Alte und das Neue Testament. Tak nazywa go Stary i Nowy Testament. Die Apostel beten in Apostelgeschichte 4. Apostołowie modlą się w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich. Und sie sprechen zu Gott. I oni mówią do Boga. Vom Herrn Jesus. O Panu Jezusie. Und sagen, dein heiliger Jesus. I mówią, ten twój umiłowany, święty sługa Jezus. Welch ein Wohlgefallen hatte Gott an diesem vollkommenen Dien. Jakież upodobanie miał Bóg w tym doskonałym słudze. Und dann ging er nach Golgatha. I później poszedł on na Golgotę. Und hat dieses Erlösungswerk vollbracht. I dokonał dzieła wykupienia. Und Gott hat Antwort gegeben darauf. I Bóg odpowiedział na to wydarzenie. Dadurch, dass er ihn aus den Toten auferweckt. Przez to, że umarli powstali z grobów. Es gibt ein ganz wichtiger Vers. Jest to bardzo ważny wiersz. Ich glaube, es ist Römer 6, Vers 4. Ja myślę, że on jest zapisany w liście do Rzymian, 6 rozdział, 4 wiersz. Der Herr Jesus ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Że Pan Jezus został wzbudzony z martwych chwałą Ojca. Das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha ist vollkommen. Dzieło Pana Jezusa na krzyżu zostało dokonane i jest zupełne. Und der Vater hat das bestätigt. A Ojciec potwierdził to przez to. Und hat seine ganze Herrlichkeit entfaltet. I rozpostarł swoją całą chwałę. Um den aus den Toten hervorzubringen. Aby tego wyprowadzić z śmierci. Der ein so vollkommenes Werk auf Golgatha vollbracht. Który tak doskonały
doskonałe dzieło uczynił na Golgocie. Das ganz wichtig für uns. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Alle, die wir unsere Sünden Gott bekannt haben, wszyscy, którzy wyznali swoje grzechy Bogu und geglaubt haben an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, i uwierzyli w imię i dzieło Pana Jezusa na krzyżu, wir können völlig ruhig sein. Mogą być całkowicie pokojni. Das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha genügt völlig. Gdyż dzieło Pana Jezusa na krzyżu wystarcza w pełni, das verlorene Sünder gerettet werden, aby zgubiony grzesznik został wyratowany. Wir brauchen nichts mehr dazu unserer Rettung zu tun. My już nie potrzebujemy nic czynić dla naszego ratunku. Der Herr Jesus hat alles getan. Wiesz, Pan Jezus uczynił wszystko. Das ist eine ganz wichtige christliche Wahrheit. Jest to bardzo, bardzo ważna chrześcijańska prawda. Viele christliche Menschen denken, wielu chrześcijan myśli, die Hälfte hat der Herr Jesus auf Golgatha, że połowę uczynił Pan Jezus na Golgocie, und da muss ich noch gut leben, a teraz ja muszę dobrze żyć, dann komme ich in den Himmel, i wtedy przyjdę do nieba. Aber das ist auch... Ale to jest całkowicie fałszywe. Wenn das wahr wäre, jeżeli to byłoby prawdą, to hätte ich große Angst, ob ich mein Ziel erreichen würde. To ja miałbym wielki strach, czy rzeczywiście osiągnę mój cel. Ale ja nie mam strachu, nie boję się. Das Werk des Herrn Jesus ist vollkommen. Gdyż dzieło Pana Jezusa jest doskonałe. Gott selbst hat es bestätigt. Bóg sam to potwierdził. Und auf diese Grundlage bin ich gerettet. I na tej podstawie ja jestem uratowany. So sagt er, besitzen wir das prophetische Wort befestigt. I teraz mówi apostoł Piotr, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Und dieses prophetische Wort ist eine Lampe. I to prorockie słowo jest taką lampą. Und sie leuchtet an einem dunklen Ort. A ona świeci w ciemnym miejscu. Hier auf Erden ist es finster. Tu na tej ziemi jest ciemność. Und zwar ist moralische Finsternis. I to ciemność moralna. Die Menschen dieser Welt tun mir manchmal leid. Ludzie tego świata niekiedy czynią mi cierpienie. Sie sind ganz orientierungslos, tappen sie in Finsternis. I oni są całkiem zdezorientowani i kroczą w ciemności. Aber die Gläubigen haben in dieser Finsternis eine Lampe. Ale wierzący mają w tej ciemności swoją lampę. Ich möchte jetzt euch sagen, wie wichtig Licht ist. Ja chcę wam teraz pokazać, jak ważne jest światło. Wir sprechen unter Gläubigen viel von Liebe. My bardzo wiele wśród wierzących mówimy o miłości. Und es ist natürlich wichtig, von Liebe zu sprechen. To jest bardzo ważne mówić o miłości. Denn Gott ist Liebe. Gdyż Bóg jest miłością. Aber manchmal brauchen wir Licht. Ale niekiedy potrzebujemy również światła. Wenn es finster ist und ich will nach Hause gehen, jeżeli jest ciemno, a ja chcę jechać, iść do domu, dann nützt es mir nichts, wenn mein Herz voller Liebe für meine Familie schlägt. To nic mi nie pomoże to, że moje serce tak bardzo bije z miłości dla tych wszystkich, którzy w domu pozostali. Dann nützt mir Liebe nichts. To ta miłość przecież mi w tym momencie nic nie pomaga. Dann brauche ich Licht. W momencie akurat potrzebuję światła. Damit ich den Weg finde. Abym znalazł drogę do domu. Ich erzähle euch etwas, was ich erlebe auf meinen Reisen. Wam coś teraz opowiem, co przeżywam podczas moich podróży. Manchmal schlafe ich jede Nacht in einem anderen Bett. Niekiedy co dzień śpię w zupełnie innym łóżku. Und dann passiert mir folgendes. I zdarza mi się coś takiego. Dann erwache ich nachts in diesem Bett. Że nagle budzę się w nocy i leżę w jakimś łóżku. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. I nie mogę się zorientować, gdzie jestem. Ich weiß nicht, auf welche Seite es zum Bett rausgeht. I nie wiem na przykład, z której strony mam z tego łóżka teraz zejść. Und dann nützt es mir nichts, wenn die Schwester mir am Abend, oder der Bruder mir am Abend gesagt hat, da ist die Nacht geschlafen. I teraz nic mi to nie pomaga, że wieczorem ta siostra tego domu, czy pani tego domu powiedziała mi, że z tej albo z tej strony jest lampa nocna, gdzie możesz sobie włączyć światło. Denn ich weiß nicht, wo sie ist. Gdyż ja po prostu nie wiem, gdzie jestem. Aber ich erzähle euch etwas. Ale ja wam coś powiem teraz. Ich habe immer eine eigene Lampe bei mir. Ja zawsze mam sobie swoją własną lampę. Die mache ich dann. Samą latarkę ją zaświecam. Und dann sehe ich, was für ein Segen Licht ist. I wtedy zauważam, jakim błogosławieństwem jest światło. Dann kann ich wieder sehen, wo ich bin. I
Wtedy mogę widzieć, gdzie jestem. Kann ich sehen, was zu Bett geht? Mogę widzieć, jak wyjść z łóżka. Und ich schlage meinen Kopf nicht an die Wand. I nie uderzam swoją głową w mur. Es ist ganz wichtig für uns Christen, dass wir Licht haben. Jak to ważne jest dla nas wierzących, że mamy światło. Das Licht des Wortes Gottes brauchen wir. Światło Bożego potrzebujemy. Und dieses Licht erleuchtet uns. I to światło oświeca nas. Sie erleuchtet den Weg, den wir zu gehen haben. Ono oświetla drogę, którą idziemy, którą mamy iść. Und sie erleuchtet unsere Umgebung. I ono rozświetla nasze otoczenie. Wie wichtig ist das Licht des Wortes Gottes für uns? Jak ważne jest światło Słowa Bożego dla nas. Das prophetische Wort der Bibel ist diese Lampe. To prorockie słowo Biblii jest tą lampą. Und sie bewirkt zweierlei. I ono wywołuje dwie rzeczy. Das Tag anbricht. Hier. Vers 19 gegen Ende, das Tag anbricht. Das Tag. Kiedy before, nein, bis der Tag anbricht. Aha, ono jest, ono potrzebne nam jest to światło, dopóki dzień nie zaświta. Das erste, was das Licht bewirkt, ist das der Tag anbricht. To pierwsze, ta pierwsza rzecz, którą światło sprawia, jest to, że zaczyna się dzień. Dieser Tag ist der Tag des Herrn. Ten dzień jest tym dniem Pańskim. Das ist, wenn der Herr Jesus kommt in Herrlichkeit hier auf Erden, um sein Reich zu richten. To jest dzień, w którym Pan Jezus przyjdzie na tą ziemię, aby rozpocząć istnienie swojego królestwa. Und dann ist er wirklich Herr über alles hier. I wtedy rzeczywiście będzie on Panem nad całą tą ziemią. Und jetzt möchte der Apostel Petrus das vorher schon bei uns diese Tage. A apostoł Piotr chce już wcześniej, aby ten dzień w nas się zaczął. Wenn ich weiß, dass einmal ein Tag kommen wird, wo der Herr Jesus völlig Herr sein wird. Jeżeli bym wiedział, kiedy ten dzień nastąpi, w którym Pan Jezus przyjdzie i na tą ziemię, dann nehme ich ihn jetzt schon als mein Herr in mein Leben. To wtedy już bym w tej chwili wziął go do swojego serca i jako swoje życie. Ich unterwerfe mich jetzt schon mit meinem Leben und meiner Familie dem Herrn. Ja teraz już podporządkowuję się sam, swoje życie i swoją rodzinę Panu. Das bedeutet Tag anbrechen in unserer Gewissheit. To oznacza, że zaświta dzień w naszych sumieniach. Unsere Gewissen werden erreicht. Nasze sumienia będą osiągnięte, zdobyte. Wir unterwerfen uns dem Herrn Jesus in Gehorsam. My podporządkowujemy się Panu Jezusowi w posłuszeństwie. A wir brauchen nicht nur etwas für unser Gewissen. Ale my nie potrzebujemy tylko coś dla naszego sumienia. Wir brauchen auch etwas für unser Herz. Ale my potrzebujemy też coś dla naszych serc. Und das ist der Morgenstern. A to jest Jutrzenka. Der Morgenstern spricht vom Herrn Jesus, wenn er kommt zur Entrückung der Gläubigen. A Jutrzenka mówi o tym, wskazuje na to, że Pan Jezus przyjdzie po wierzących, aby ich zachwycić. Und das ist nicht eine Wahrheit für unser Gewissen. A to nie jest prawda dotycząca naszych sumień. Sondern es ist eine Wahrheit für unser Herz, die Freude unseres Herzens. Ale to jest prawda, która dla radości naszych serc. Der Jesus kommt zur Entrückung. Jezus przyjdzie, aby nas zachwycić. Und die Entrückung der Gläubigen ist ein reiner Akt der Gnade Gottes. A to zachwycenie wierzących jest czystym aktem łaski Bożej. Das bedeutet, dass alle Erlösten mitgehen werden. Oznacza to, że wszyscy wierzący zostaną wzięci w tym zachwyceniu. Ich sage das ganz deutlich. Ja mówię to bardzo wyraźnie. Weil es da ganz verkehrte Lehren gibt. Gdyż istnieją bardzo fałszywe nauki na ten temat.
sami wierzący są zachwyceni. Aber das ist nicht wahr. Ale to nie jest prawdą. Alle wahren Kinder Gottes werden entrückt, wenn der Jesus kommt. Wszyscy prawdziwi wierzący zostaną zachwyceni, kiedy on przyjdzie, aby ich wziąć. Und sie werden eingehen in das Haus des Vaters. I oni wejdą w dom Ojca. Eintreten in diese Schechina. Oni wejdą w tą chwałę, w tą Schechinę. Das haben diese drei Jünger auf dem Berg der Verklärung gesehen. I to widzieli, widziało trzech uczniów na Górze Przemienienia. Da könnt ihr nachlesen in Lukas 9. Możemy to czytać o tym w Łukasza Ewangelii 9 rozdział. Da erschienen ihm, dem Herrn Jesus, Moses und Elias. Że objawili się tam Mojżesz i Eliasz. Und der Herr Jesus tritt mit Moses und Elias ein in die Wolke. I Pan Jezus wszedł między Mojżeszem i Eliaszem obłok. Und Moses und Elias ist ein Bild der Gläubigen. Mojżesz i Eliasz są obrazem wierzących. Moses, ein Bild der Gläubigen, die hier auf Erden heimgegangen sind. Mojżesz jest obrazem na tych wierzących, którzy na tej ziemi odeszli do Pana. Denn er starb und wurde von Gott begraben. Gdyż on umarł i został przez Boga pogrzebany. Und Elias ist ein Bild von lebenden Gläubigen, wenn der Herr Jesus kommt zurück. A Eliasz znowu jest obrazem na wierzących, którzy dożyją czasu, kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby ich zachwycić. Sie werden nicht durch den Tod gehen. Oni nie będą musieli przechodzić przez śmierć. Nein, sie werden lebend entrückt, verwandelt und entrückt werden. Nie, oni zostaną zabrani, przemienieni i zachwyceni przez Pana. Das ist unsere Hoffnung. To jest nasza nadzieja. Und das ist deine Lampe. To jest twoja lampa. Wir haben eine Lampe, die leuchtet auf uns Gewissen. O, my mamy więc lampę, która oświetla nasze sumienia. Damit wir treu dem Herrn Jesus nachfolgen. Abyśmy wiernie naśladowali Pana Jezusa. Aber wir haben eine Lampe, die erleuchtet unser Herz. My mamy również lampę, która oświetla nasze serca. Damit wir Tag für Tag den Herrn Jesus erwarten. Abyśmy dzień w dzień oczekiwali naszego Pana. Dass der Morgenstern jetzt schon aufgeht in unserem Herzen. Aby już teraz jutrzenka wzeszła w naszych sercach. Das wünscht Petrus. To życzy, tego życzy Piotr. Und er meint die tägliche Erwartung des Herrn Jesus zu rozdrzeć. I aby w każdy dzień była ta to prawdziwe oczekiwanie Pana Jezusa. In dieser Erwartung dürfen wir wirklich weitergehen. W tym oczekiwaniu możemy iść dalej w szczęśliwości. Indem wir die Verhaftung das Versprechen unseres Herrn Jesus kennen. W tym znamy też i obietnicę Pana Jezusa. Er hat gesagt, ich komme bald. On mówił, on powiedział, ja przyjdę rychło. Und wir dürfen Antwort geben. A my możemy odpowiedzieć. Wir dürfen sagen, Amen, komm, Herr Jesus. My możemy powiedzieć, Amen, przyjdź, Panie Jezu. Das darf jeder Christ mit glücklichem Herzen sagen. To może powiedzieć każdy chrześcijanin z szczęśliwym, radosnym sercem. Lasst uns so weitergehen miteinander. Pozwólmy, idźmy razem w tej radości. In der lebendigen Erwartung und Hoffnung unseres des Kommens. W tym żywym oczekiwaniu i nadziei na przyjście Pana Jezusa. Und was wird das sein, wenn wir ihn sehen werden? A co będzie, jeśli go będziemy oglądać? Keiner von uns hat den Herrn Jesus gesehen. Nikt z nas nie widział Pana Jezusa. Wir haben an ihn geglaubt. Myśmy w Niego wierzyli. Wir lieben ihn. My Go miłujemy. Aber dann werden wir ihn mit unseren Augen sehen. Ale kiedyś będziemy Go widzieć naszymi oczami. Und wir werden ewig bei ihm sein. Będziemy na wieki z Nim. Das ist das. To jest nasza nadzieja. Pełną błogosławień stanie w chwale numer 87. Geistlieder für Musik zu. Oh,
jeszcze z pieśni 210. Pierwszą, drugą i piątą zwrotkę. A jest pański Nie. Dobrze. Trąby Bożej, a z mamy w Chrystusie.
duszy powstaną pierwsi, potem my żyjący pozostawieni, razem z nim porwani będziemy. W obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i na zawsze będziemy z Panem, będziemy z nim. On za grzechy twoje zmarł. Ostrzegam cię w sądu dzień, wymówki nie będziesz miał. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, la, la. Żadne ucho nie słyszało, życia, które przygotował Pan tym, którzy go słuchają. Więc jeśli będziesz służył mu i wiernym okażesz się, w stylu nie zaznasz, gdy Pan wróci tu i ze sobą zabierze cię. On wraca tu. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd.